La 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 is love. Witam Was serdecznie po małej przerwie w odcinkach z The Sims 4 100 Dzieci Challenge. Dzisiaj wracam do Was w końcu. Dzisiaj będzie bardzo świątecznie, ale póki co zachwycam się nowym wyglądem miasta. Także bardzo mi się podoba, fajnie to wygląda, aczkolwiek troszeczkę się zdziwiłam, jak włączyłam grę. Powiem Wam szczerze, że naprawdę dawno nie zaglądałam tutaj do moich Simsów z wyłączeniem Czarnej Wdowy, bo jeden odcinek już na kanale się pojawił. Ale wracam, więc od razu wchodzimy do naszej gry, dajemy chyba play, tak? No i co? Zapraszam do oglądania. Okej, czas przypomnieć sobie, co tutaj się w naszej grze dzieje. A więc jest nas w domu piąteczka, z tym, że Ignacy tutaj ma szósteczkę, więc on będzie wyprowadzony lada chwila, najpierw urodzinki, ale to później. No i mamy jeszcze trójkę młodszych dzieciaczków, one tam jeszcze kończą lekcje, bo oczywiście zapomniałam żeby to zrobiły. Mamuśka tutaj tworzy jakieś śniadanko, jesteśmy w ciąży, tak. Z tego co pamiętam, to tam była śmierć w poprzednim odcinku, ale mam nadzieję, że będą jakieś bliźniaki z tego, mimo że tatuś już w zaświaty odszedł. Także zupkę mama zrobiła na śniadanie. I co? U nas w domu w sumie się nic nie zmieniło. Jedyne co, to w naszym imprezowym pokoju stanęła choineczka i powstał ładny stół świąteczny. Jakieś tam grillandy na oknie, więc wygląda to bardzo ładnie. Świątecznie. Zrobimy sobie taką simsową wigilię, ale widzę, że tutaj się popsuł głośnik. W sumie nie wiem, po co nam dwa głośniki, ale to nieważne. Wróćmy do naszej rodzinki. Mamuszka sobie tutaj je. Widziałam, że tutaj po aktualizacji mamy jakieś tam drobne zmiany w wyglądzie gry. Mam nadzieję, że szybko tutaj ogarnę co i jak, że za wiele się nie zmieniło. A tymczasem mamy poranek, dzieciaczki kończą już tutaj lekcje, mam nadzieję. Co ty porabiasz? A ty nie miałeś tego robić. Z tego co pamiętam, zleciłam ci ćwiczenie na klawiaturze. Ty nawet lekcji nie skończyłeś. Ej, koleżko! No i ciekawe, gdzie ty dałeś zeszyt. Nie? Oczywiście pewnie... O, na ziemi leżą. No proszę. Szybko znalezione. Także skończysz lekcję i będziesz dopiero jadł. Ty swoje lekcje masz. Zrobiłeś je chociaż? Ukończyłeś. No i tyle. Dobrze. Wykąp się. I jeszcze Blanka. Blanka lekcje zrobiła. Umiejętności ma wszystko zrobione. Więc ty się wykąpiesz i pójdziesz sobie też zjeść zupeczkę. Już kamerą nawet ciężko mi się obraca, powiem wam, bo dawno nie grałam. I kto tutaj jeszcze? Ignacy, ty też jesteś głodny, więc proszę bardzo, weź porcję. I zaraz też zrobimy ci szybkie urodzinki, bo nie będziesz nam już w domu potrzebny. Mamuśka, tutaj rybki oglądasz w piwnicy. Aha, my przecież mamy piwnicę, proszę was. No, także ty póki co nie musisz nic robić, odpocznij sobie. Tutaj najważniejsze, żebyśmy się zajęli dzieciakami, bo tutaj no, muszą ponadrabiać parę rzeczy, typu jakieś tam umiejętności, nieumiejętności i się przygotować do szkoły, bo do szkoły idą już za godzinkę, także czas je ogarnąć. A mamuśka tutaj zbierała winogrona jeszcze przed chwilą. I są po 267, jak zbierała, to były po 215, także spokojnie, jeszcze się wstrzymamy, nigdzie nam się nie śpieszy. Więc ja myślę, że wigilię zrobimy sobie w sobotę, czyli jeszcze takie dwa dni musimy przelecieć tak naprawdę, bo tutaj dzieciaki chodzą do szkoły, więc ciężko, a tu jeszcze będzie poród, zamieszanie, więc wiecie, nie będzie czasu. Trzeci trymestr, chociaż w sobotę to ona pewnie będzie rodzić, ale dobra. Mam nadzieję, że jednak nie. Wzięłaś sobie zupkę, to dobrze, zjedz. Wszyscy już chyba chycili, więc schowamy do lodóweczki i szybko ogarniemy dzieciaczki, żeby mogły iść do szkoły przygotowane. No i okej, dzieciaki poszły do szkoły. Mamuśka tutaj, widzę, wzięła się za komputer i co ona tu robi? Troluj na forach. Ale myślę, że możemy się wybrać do miasta, poznać może nowych ludzi, skoro były jakieś aktualizacje, to może poznamy, znajdą się nowi ludzie, także myślę, że to jest dobry pomysł, więc od razu weźmy go, zrealizujmy i lecimy dziś w jakąś parcelę publiczną, pozwiedzamy troszeczkę, chcemy podróżować samemu i najlepiej już.
I tam, mam nadzieję, kogoś poznamy. Przybyliśmy do siłowni z nadzieją, że poznamy tutaj kogoś nowego. Tymczasem do klubu schodzą się same dziewczęta i to z naszej rodziny, nasze córeczki. Także mamuśka sobie chwilę tutaj pobiega. Mam nadzieję, że sobie krzywdy nie zrobi, a ja mam nadzieję, że za chwilkę ktoś się pojawi, jakiś mężczyzna, ktoś nowy, kogo nie znamy. Tutaj za książeczki 530 simoleonów, już coraz mniej kasy, ale zawsze coś tam wpada. No i co? I czekamy chwilę, aż ktoś się pojawi, jeśli nie, no to zmieniamy lokal i szukamy dalej. Okej, zmieniliśmy lokalizację z siłowni na park, bo tam niestety nikt się nie pojawił. A tutaj jest Miłosz Zuch. Coś mi to mówi, aczkolwiek nie mogę znaleźć tego, czy my mamy z nim dziecko, czy nie, więc widzę, że tutaj nasza znajomość jest bardzo delikatna. Więc możemy z nim chwileczkę pogadać, jeśli nikt się więcej nie pojawi. A ja w międzyczasie na pewno sprawdzę, upewnię się, czy na 100% nie mamy z nim dziecka. Bo wydaje mi się, że nie mamy żadnego przygotowanego mężczyzny na następnego ojca, także musimy się zaopatrzyć w jakiegoś mężczyznę, a na horyzoncie nikogo innego nie widzę chwilowo. Nasza simka mogłaby się chociażby nim zainteresować, a nie leżeć na ziemi, więc zapytajmy go o zawód, poplotkujmy, zaproponujmy coś szalonego. I poprawmy może humor, a ja się rozejrzę, czy czasem nikt nowy się nie pojawił. Same kobiecinki, nikogo, żadnego mężczyzna. I tutaj widzę, że ten wygląd się też zmienił, jest szczęśliwy i w ogóle. Ale czy my mamy z nim dziecko, to ciężko stwierdzić. Na pewno będziemy to sprawdzać. Tymczasem niech ona sobie z nim troszeczkę pogada, żeby ta znajomość troszeczkę nam rozkwitła. Możesz opisać mu swój nowy pomysł, możesz go nawet oczarować, działania, dodaj do grupy, utwórz grupę, coś tu za nowe, jakieś rzeczy są, jeszcze nie ogarnęłam, nie miałam czasu, powiem wam szczerze, żeby tutaj ogarnąć co i jak ze zmianami, a tymczasem jeszcze oczarujemy go, myślę. I możemy z nim troszeczkę poflirtować. I tak widzę, że nie mamy z nim. Dopiero teraz jakby mamy z nim jakiś różowy pasek, więc ja nie wiem, czy my mieliśmy z nim dziecko. Kto tutaj idzie? Któż to? Zuch, ale imię poproszę. Michał Zuch. No, jego też nie kojarzy. Generalnie Zucha kojarzę, też mi coś mówi nazwisko, już mi się po prostu chyba mieszają. Ale tutaj mam taką listę sobie zrobioną i nie ma tam Miłosza Zucha. A tutaj kto? Aha, to jest ten Michał, cześć ci kibelki. To już wiemy, czym się zajmuje na co dzień. A tymczasem zobaczmy, co nasza simka chce zrobić. Obejmij. A, córeczka tutaj, proszę bardzo. Takie spotkania, bardzo proszę. Przytyło cię, koleżanko. Popraw humor. I tutaj oczywiście, gdzie byśmy nie poszli, mroczny kosiarz zawsze jest. No ale co, jakoś tak większej ilości ludzi, ktoś nowy, nikt nowy się nie pojawia. Także szału nie ma, powiem wam szczerze, chwilowo. I jeszcze widzę, nie, już myślałam, że nam uciekł nasz wybraniec. Więc może wróćmy do niego. To będzie dobry pomysł, żeby do niego wrócić. Pręż mu skóry i poflirtuj jeszcze z nim chwilę. A ja szybko polecę sprawdzić, czy my nie mamy z nim dzieci na 100%. Okej, info potwierdzone. Wydaje mi się, że na 100% nie mieliśmy z nim dzieci. Sprawdziłam naszą listę dokładnie. Może gdzieś tam go kiedyś widzieliśmy, ale z dziecka z nim nie mamy, więc przyda nam się na pewno pan kto to jest, Zuch, tak? No i dobra, mamy opcję pierwszy pocałunek, więc skorzystajmy z niej, bo jak tam nasza ciąża, poród już nie wiadomo kiedy, więc całkiem niedalekiej przyszłości, więc warto mieć już na oku kogoś nowego, kto nam się przyda. Buziaczki, buziaczki, pochwalmy mu jeszcze raz wygląd i możemy tutaj jeszcze z nim chwilę poflirtować. A zaraz wracamy do domu, bo dzieciaki też wracają i trzeba w końcu zrobić urodziny Ignacemu, który ma 6. Okej, jesteśmy w domu i zobaczmy, jak tam ocenki. Mamy tego 6-kowego Ignacego, więc zaraz będą urodzinki. Tutaj dalej 5 u Aleksandra, u Sebastiana również 5 i Blanka
czwóreczka, więc czas wyciągnąć tort. Ty sobie, kochany, tutaj usiądź ładnie. Otwórzmy i torcika sobie wystawimy, bardzo proszę, tu. I mój drogi, wypowiedz życzenie. Co ci nie pasuje? Podejdź tu, mój drogi. I po prostu wypowiedz życzenie. Można, naprawdę można w tym miejscu dmuchać. Także dzieciaczki do boju i świętujemy. Uhuhu. A mamuszka co? Poszła się kąpać. No dobrze. Ale jest głodna, więc zaraz przyjdzie na tort. Więc przyjdzie i weźmie kawałek. Aha, tutaj jest młody dorosły. Wybierzemy jakąś cechę. Jakieś nowe cechy są? Ciekawe. Snob, zapaleniec, tutaj nic. Nie angażujący się. Nie kojarzę tej cechy. Zazdrosny. Niechlujny, damy niechlujny. I tak się wyprowadza to. To może być niechlujny. A ty, kolego, możesz teraz zawołać na posiłeczek, kto ma ochotę na torcika. I zaraz czas na wyprowadzkę i zostaniemy we czwórkę w domu, słuchajcie, więc bliźniaki mogą się jak najbardziej przytrafić. A zaraz jeszcze trzeba się zabrać za polepszenie ocen naszych dzieciaczków. Kto tam musi, to nadrabia jeszcze umiejętności, więc ty, kolego, poćwiczysz pisanie na klawiaturze, ty podobnie, ale piętro wyżej. Także myślę, tutaj mógłbyś również poćwiczyć pisanie na klawiaturze. Oczywiście pracy domowej ze sobą nie masz. Ty na pewno też nie, oczywiście. A Blanka? Blanka, ty masz wszystko zrobione, nie? Tak. No to ty musisz po prostu, kochana, odrobić lekcję, zrobić dodatkowe zaliczenie i liczyć, że będzie poprawa ocen. No i co? Mamuśka, dalej leżysz w wannie? Już chyba ci starczy, coś mi się zdaje. Mogłabyś pójść zjeść. Póki tutaj torcik czeka. Tutaj pochowamy jedzonko. Tutaj świeże. To też byśmy schowali, ale widzę, że nie chce się schować. Ale tutaj talerzyk już do wyrzucenia. Także go wyrzucimy. Bojku, ludzie. Możesz sobie usiąść tak, wiesz, w cywilizowany sposób na krześle. Nic się nie stanie, jak tak zrobisz. Dobra, a ty... Ty już jesteś prawie na trzecim poziomie, ale potrzeby ci się wzmagają, więc mam nadzieję, że dobijesz do tego trzeciego poziomu. Potem skorzystasz z toalety, troszeczkę się zabawisz, no i pójdziesz spać. Aczkolwiek z tym spaniem jeszcze zobaczymy. A u ciebie, ty przynajmniej masz wszystkie paski zielone i też widzę, dobijasz już do trzeciego poziomu, więc tak dalej, mój kolego, tak dalej. Walcz. A mamuśka, zajadasz? Też jesteś już śpiąca. Widzę, wszyscy śpiący. I coś czuję, że znowu w środku nocy będzie poród. Niestety, co zrobić? Takie życie. Więc co? Mamuśka, tutaj jakaś porządna, myje rączki. Torciaka schowamy. I co? Myślę, że tą wigilię to jutro chyba po szkole dzieciaków zrobimy. Bo co? Nie wiem, żeby ten odcinek też nie wyszedł za długi, bo później ta edycja mi zajmuje naprawdę sporo czasu, a ja tego czasu ostatnio naprawdę bardzo, bardzo nie mam. A mamuśka tutaj tańcuje, patrzcie, wywija, ale chudzina, nie? Się zrobiła z niej. Bruszek jest, ale chudzinka, jak najbardziej. Ale śmiesznie tańczy. Jakaś w ogóle smętna piosenka leci, ona tutaj wywija, jak na dyskotece. Ale dobra, ty już masz, mój kolego. Co tu się stało? Wanna się zepsuła. Myślę, co tak woda leci. Dobra, ciebie zaraz wyprowadzimy. Jeszcze nie jest to taka pilna sprawa. Aleksander, dobiłeś już do tego trzeciego poziomu. No dobrze, no to możesz iść tam porobić inne rzeczy. A ty, Sebastian? Dajesz radę, widzę. Spokojnie, ty sobie możesz dobić, bo tutaj potrzeb żadnych nie masz. Ty co, Ignacy, padasz na twarz. No już w sumie generalnie mógłbyś spać w tamtym pokoju, ale skoro ci tutaj wygodnie.
Mamuśka bardzo rozbawiona też idzie spać. Dobra, no to każdy coś tam porobi, poogarnia się i zaraz wyprowadzimy w sumie Ignacego. No i co? I zostaje nam czekać na poród. No i co? Mamy poranek, dzieciaki zaraz idą do szkoły. Udało się zdobyć jakieś tam umiejętności. Mamuśka już zaczyna tutaj szykować potrawy na naszą domową wigilię. Jeszcze nie wiem, kogo zaprosimy, bo jest nas w sumie tylko czwóreczka w domu. I zobaczymy, czy będą jakieś urodzinki, to może przy okazji. I co, ale porodu dalej nie mamy, także co, nie wiem co się dzieje, nie wiem kiedy ten poród będzie. Wydawało mi się, że będzie w nocy, jak to tradycyjnie w nocy się zdarza, a tymczasem nic, także czekamy nadal. Mamuśka, z nudów już możesz tutaj przygotować jeszcze jedną potrawę, będą już trzy. Mamy już makaron z serem, coś tu takiego wigilijnego, czy coś jest, naleśniki może nie, ciastka, może zrób tilapię z patelni dla czterech osób. Taka rybka, nie ma karpia, ale chociaż będzie tilapia, zawsze chociaż taka ryba. No co, dzieciaki lecą do szkoły, nie ma co na co czekać. A mamuśka się tutaj pozajmuje, przygotuje wigilię i mam nadzieję, że przy okazji jakieś urodziny nam się zdarzą. Także czekamy tak naprawdę w dalszym ciągu na ten poród. Minęło południe, a dziecka dalej nie ma, także mamuśka tutaj sobie maluje na tarasiku, no i czekamy, w sumie dzieciaki zaraz wrócą do szkoły i co my tutaj namalowaliśmy? Obraz za 2700, cóż tu tutaj jest? Takie gwiazdeczki, także bardzo ładnie, za 2700, kasy mamy naprawdę sporo, więc nie ma co się tutaj martwić, ale wolałabym już urodzić, bo myślałam, że zdążymy jeszcze dzisiaj zrobić rodzinną wigilię, a tu wiecie, zanim poród, zanim zajście w ciążę, to troszeczkę czasu nam zajmie. No i nie wiem, czy się dzisiaj wyrobimy. Kolejny bardzo fajny obraz na koncie naszej simki i chyba go nawet zostawimy, ale w końcu zaczął się poród, także urodzimy dziecko w szpitalu i jedziemy samemu chyba. Możemy? Nie możemy samemu pojechać? Ojoj. No to nie wiem, kogo weźmiemy. Może weźmiemy naszą jakąś córkę, kogoś, bo ten, z którym zachodziliśmy w ciążę, to niestety... No nie może z nami pojechać i widzę, że wcześniej była opcja, żeby pojechać samemu, po prostu nikogo nie zaznaczę, teraz takiej nie ma, więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości. W ogóle śmieszna sytuacja, bo usunęło mi mody, tam miałam kilka modów na ubrania i nasza simka chodzi sobie proszę bardzo bez spodni, bo miała właśnie te rurki z modów i zamiast iść rodzić generalnie, to ona jest w kuchni, ale możesz się już tutaj zgłosić, któż to jest? Aha, nasz synek chyba degradował, bo był doktorem, teraz jest asystentem. No ale tak czy inaczej, może byś zostawiła to jedzenie w spokoju, poszła urodzić dziecko, a nie tutaj świrujesz. Ktoś to tutaj jest? Emil Serducho, to na pewno go znamy. Aleksander Piosenka, no to z nim chyba dziecka też nie mamy. Wydaje mi się, że gościu, z którym ostatnio zachodziliśmy w ciąży, właśnie ma na nazwisko Zuch, stąd mi się właśnie to nazwisko tak bardzo kojarzy. Ale tak czy inaczej zaraz się wszystko okaże. No ale czemu nie idziemy tutaj rodzić? Mogłaby już tutaj przyjść. Idziesz, kochana? No chodź tutaj. Chodź, będziesz robić gdzieś dziecko. No wiecie co, że ja musiałem prosić. Okej, okay, kto będzie przyjmował poród? Kto to jest? Aleksander Piosenka. O, no to możemy do niego zagadać trochę. Nie możemy. No dobra, to na razie... Urodźmy dziecko, a może będą bliźniaki, ja bym bardzo chciała, także trzymajcie mocno kciuki. Któż to tak panikuje? Nasz syn? Nie, Emil. Czemu ty tak panikujesz? Przecież ty nie jesteś ojcem, człowieku. Okej, okay, no dobra, zobaczymy. Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka i tutaj jeszcze propozycje, mam jeszcze parę imion, teraz Milena. Mileny jeszcze chyba nie mieliśmy. Więc będzie Milena. I czy będzie jeszcze jedno dziecko? Nie słyszę o krzyku radości. Wojciech. Wojciech był ojcem i zaraz sprawdzimy, czy on miał na nazwisko Zuch. Tak, wszystko potwierdzone. On miał na nazwisko Zuch, stąd właśnie to nazwisko mi się kojarzy. Jest ojcem dziecka i słuchajcie, co tutaj pisze. Nie żyje, śmierć z wyczerpania, po prostu barabara z naszą simką tak go wyczerpało, że po prostu padł. No ale co, bierzemy się chyba za jego syna. Ten Miłosz to chyba jego syn. Także nie ma na co czekać, lecimy szybko do domu, żeby szybko zajść w kolejną ciążę. Wróciliśmy do domu, Miłosz za chwilę tu będzie, a właściwie widzę, już przybył. Także czekaj, 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 koleżko.
Już do ciebie biegnę, zaprośmy go do środka, pocałujmy go szybciutko. Nie poznajmy. Pocałujmy go. Trzeba go pocałować. Tak, buzi, buzi i na bara, bara przyjdzie na pewno za chwilę czas. Więc jeszcze możemy poflirtować i myślę, że zaraz ta opcja się już pojawi. Tutaj idź do domu. O, dobra. W końcu znikła. Ale jesteśmy chudzina. Udało się schudnąć, to dzięki lodom. Lody nas odchudziły. Szkoda, że w realnym życiu nie ma takich lodów. Byłoby ekstra. Tutaj miłostki, miłostki, buziaczki, buziaczki. I jeszcze raz pocałujemy. Wojciech Boski chce przyjść. Nie, 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 kolego, niestety. I w ogóle odebrany SMS? Co to za zmiany tutaj? Ale widzę, że idzie? Nie, nie idź tutaj, bo my jesteśmy teraz troszeczkę zajęci. O Boże, dzieciaki jeszcze wróciły ze szkoły. Tutaj piąteczka. Sebastian piąteczka i Blanka też piąteczka, czyli u Blanki poprawa. Więc dzieciaki, póki siedzicie, to odrabiamy lekcje. Aha, ja te zeszyty posprzedawałam, bo myślałam, że oni mają za dużo i teraz nie mają zeszytów. Jest jeden zeszyt na trzech uczniów, więc słabo. Bardzo słabo. Nie ma nigdzie zapasowych. Ja też posprzedawałam, bo leżał tak jeden bez sensu. No i co? Będą musiały się wymienić zeszytem. Ej, ej, ej! Czemu ty tu spacerujesz? Tu mi simka śmigła. Gdzie nasz gość? Halo, gościu! Idziesz do nas, tak? Moja droga, nieładnie tak zostawiać gościa bez opieki. O, postaraj się dziecko Wanie z hydromasażem, jaka nowa ikona. Bierz go w obroty i może w końcu uda się u nas w wannie z hydromasażem zejść w ciążę, bo powiem wam szczerze, że za każdym razem, kiedy im zlecam gdziekolwiek indziej niż w łóżku, to nie do końca dochodzi to do skutku, tutaj drzew pełno, ale chyba się uda tym razem, ale ma okularki. No i dobra, mam nadzieję, że się uda, że będą z tego dzieci, bliźniaki najlepiej i będzie to już 34 dziecko, więc całkiem sporo. Póki co nasza Simka go dosiadła. No i dajmy im chwilę spokoju, tutaj za drzewkami się schowajmy. No a tutaj wracając do naszych dzieciaków, no to słabo trochę, powiem wam, że mamy jeden zeszyt. Ty możesz sobie poćwiczyć pisanie na klawiaturze. Ty skończ lekcję i w sumie też możesz poćwiczyć, a wtedy ktoś inny będzie odrabiał lekcję. Blanka, ty musisz czwarty poziom osiągnąć. Ale myślę, że najpierw mogłabyś się wykąpać. I później możesz też wrócić do ćwiczenia napisania, żeby ten poziom zrobić. A mamuśka już? Nie, jeszcze bara bara trwa, także okej, czekamy. I zaraz sprawdzimy, czy coś z tego wyszło. Okej, już po barabara, no ale niestety zanim sprawdzimy, czy jesteśmy w ciąży, to musimy się zająć z naszym dzieckiem, bo strasznie zaczęło płakać. No i co? I zaraz zrobimy teścik i wszystko się okaże, tylko niech to dziecko nam się uspokoi. Mamuśka je nakarmi, popodrzuca i myślę, że będzie okej. A jak tam winogronka? Po 423, no i bardzo pięknie, że trochę podrosną. Czemu to dziecko płacze? Hej! O nie, uspokoiło się. Okej, idź spać najlepiej. A wy dzieciaki co? Męczycie tutaj. Jesteśmy w ciąży. Tararara. A gość już sobie poszedł. No i co? Ty ćwicz pisanie i zaraz odrobisz tutaj lekcję, bo braciszek twój skończył. Boże, tak jednym zeszytem będą się dzielić. No i co? Wszystkich trzeba ogarnąć, wszystkich trzeba położyć spać. Mamuśka jest w ciąży, więc byle do jutra. Okej, proszę bardzo, dzisiaj nasza Simka w sweterku z reniferem i jeszcze pora Mikołaja, tylko taka była w sumie, więc taką jej dałam. I każde dziecko też ma czapeczkę świąteczną, reniferową, a nasza kochana Blanka też ma czapeczkę Mikołaja, także świątecznie dzisiaj, taka świąteczna sobota, dzisiaj ustalmy, że będzie taka wigilia rodzinna. A póki co jest poranek, więc mamuśka jeszcze robi, tańcuje tak naprawdę, ale zaraz bierzemy się za przygotowania do wieczerzy. Myślę, że zrobimy z tego oficjalny obiad i zaprosimy jeszcze kogoś, aby spędzić wspólnie
To popołudnie, no i niestety nie da się zaprzeć wszystkich naszych dzieci, ale chociażby kilkoro, żeby było bardzo świątecznie i bardzo rodzinnie. Mamy piękną choinkę, mamy jedzonko wystawione, także czas zaprosić gości i zasiąść wspólnie do stołu podczas Wigilii. Ej, koleżanko, halo, no cię, to nie ruszaj, to na święta. Ten tekst jest taki fajny. Zostaw to na święta. Także od razu zapraszamy gości i zaczynamy Wigilię. Ale ona ładnie wygląda w tym sweterku. Przyjęcie domowe, prestiżowe wydarzenie, przyjęcie urodzinowe, upiorne wesele, uroczysty obiad. O, uroczysty obiad, bardzo proszę. Gospodarzem będzie oczywiście nasza Simka. I gośćmi będą nasze dzieciaczki, to przede wszystkim. A dalej zaprosimy może Izabelę, Natalię, Weronikę, Ewę i może jakichś chłopców. Dominika, Marka i co? I Franciszka i chyba to już wszyscy, kogo możemy. To jeszcze Karola i Ignacego. Ile możemy? 15 osób możemy zaprosić. To więcej. Wydaje mi się, że było mniej. No to super. Bierzemy dzieciaczki nasze. Nie wiem, gdzie my wszyscy usiądziemy, ale bierzemy. Aha, już jest Max. Dobra. No to kogo się dało? Tego zaprosiliśmy. Żywieniowca jakiegoś? Nie. Żarełko na Wigilię jest. Miejscowa u nas. No i czekamy na gości. Będzie Wigilia. Nawet w radiu możemy włączyć zimowe świętowanie, także ustawiamy muzyczkę. Wigilijne świętowanie i obżarstwo zaczęte. Każdy siada tam, gdzie jest miejsce. Niestety stół nie pomieści nas wszystkich, ale kto chce, to zajada. Można siadać na kanapie, wszyscy rodzinnie. Piękna choinka jest, bardzo fajnie. Ja mam nadzieję, że wy też święta tak w takim gronie rodzinnym spędzicie. Mam taką nadzieję, koniecznie dajcie mi znać, jak spędzacie święta. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będą święta. Już dosłownie 2 dni dzieli nas od świąt i ja już chcę wrócić do rodzinnego domu i świętować. Także ja się nie mogę doczekać. Dajcie znać koniecznie, czy wy lubicie święta. A tymczasem nasza Simsowa Wigilia trwa. Każdy się cieszy, każdy sobie plotkuje i jest super. I teraz jeszcze musimy zrobić tutaj wydarzenie na złoto. Także mamusia musi tutaj zadbać, aby przygotować posiłek, zabawiać gości musimy. Także moja droga, tutaj zagadziwo do wszystkich, pochwal. Musisz wszystkich tutaj podziękuj za przybycie. Także musisz tutaj zagadywać do wszystkich, aby szybciutko złoto nam tu wskoczyło i jeszcze będziemy słuchać muzyki. Mamy zabawianie gości już zrobione. Jeszcze teraz słuchanie muzyczki i będzie super. Opowiadajmy dowcipy, także będzie złoto na 100%. Ja jestem mega podekscytowana i cieszę się, że jest tak rodzinnie dzisiaj. Opowiedz jakiś dowcip, kochana. Świętowanie trwa w najlepszy, już mamy prawie złoto, czas na wydarzenie nam się kończy, ale Simka mam nadzieję, że szybko wykona tutaj jeszcze drineczki szybciutko i wypijemy drineczki i osiągniemy złoto. Bardzo bym chciała takie świąteczne złoto, a Milena wkrótce ma urodziny, także Simka szybko robisz drineczki i szybko pijemy, bo czas się kończy. Nasze świąteczne wydarzenie zakończyło się srebrem. Niestety nasza Simka nie zdążyła przygotować drinków dla wszystkich, żeby zaliczyć na złoto, ale jest srebro i tak bardzo fajnie. No i niestety w Simsowych wydarzeniach jest tak, że jeżeli wydarzenie się kończy, to wszyscy sobie po prostu idą, co jest straszne, ale ja nadal zostaję w klimacie świątecznym i przygotowuję się do świąt na pełną parę. Świąteczne filmy znajdziecie u mnie na drugim kanale, na głównym kanale Tina H, także jeśli jesteście zainteresowani takimi świątecznymi filmikami, no to serdecznie Was zapraszam. A ja kończę dzisiejszy odcinek i słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałych prezentów pod choinką, bardzo rodzinnej Wigilii i dużo, dużo miłości. Także dziękuję Wam bardzo i wesołych świąt. Pa!